Dlatego, że zdałem sobie sprawę, że to wcale nie jest takie proste. I od tego czasu to moje przeczucie się tylko pogłębia. I szczerze mówiąc, dzisiaj, kilkanaście miesięcy po tym, kiedy powstała książka Światy Równoległe, prawdopodobnie bym już jej nie napisał. Napisałbym zupełnie inną książkę. Wychodziłem wtedy jeszcze z założenia, które dzisiaj wydaje mi się upraszczające i wydaje mi się naiwne i wydaje mi się szkodliwe. A założenie to jest takie. Jest prawda i jest nieprawda. Jest A i jest nie A. Jest 1 i 0. W związku z tym ludzi można podzielić na tych, którzy uznają prawdę i to są ci mądrzy, racjonalni, uświadomieni, posiadający wiedzę i na tych, którzy są po stronie zera. Na tych, którzy nie wiedzą, wyznają nieprawdę, mówią nie A.